Do czego to doszło? Czego? Ale popatrzcie, jakie jesteśmy pomysłowi, zrobiliśmy sobie. Stoimy i nic nie jedzie. Od 2 godzin nic nie jedzie. Witamy Państwa w kamienicy Poduńskiej, udajemy się do Starego Miasta i udajemy się na zamek. Krzesiu jest troszkę dzisiaj nerwowy, bo nie wypił jeszcze swojej normy wina i piwa. I ciągle namawia mnie, żeby znaleźć tutaj mu jakąś tanią winiarnię, gdzie 200 gram wina będzie kosztować 80 groszy, ale mówię mu, że niestety trzeba się wrócić do Kiszyniowa. No, jeszcze tam wrócimy. Powiem ci szczerze, jakbym pisał przewodnik po Ukrainie, to tutaj Kamieńcu Podlaskim zdecydowanie bym polecał tą knajpę. To jedzenie. No piwo co prawda jest ciepłe, no to jest minus akurat tego wszystkiego. No, słyszałam, że pan powiedział biały jeleń, to jest ukraińska jakaś marka? Tak, to jest lwowskiego piwowaru. Ale u nas w Polsce są też wyroby biały jeleń, mydło i tak dalej, to chyba nie jest jakieś... Nie, to jest coś innego, zupełnie coś innego. Tak, bo może dopłacił 5 chyba. A nie mamy. Myślę, że już mam drona, ale tak zapłacimy. Tak, oczywiście. Bar dostaje 4 gwiazdki. Okej. Okay. A wy dlaczego piątek nie dostaje? Dlaczego? Bo było ciepłe piwo. No właśnie. No, nie ma rzeczy idealnych. Ale jeśli chodzi o samo jedzenie... Nie, jedzenie... Mówię ci, te mlince były najlepsze mlince, jakie jadłem. Tak zrobione, to ciasto i w środku pude. Super.
Tak, witamy w kolejnym odcinku Kawę Bary na Ukrainie. Piwnym z panem szlakiem Andrzej. Przez Europę. Piwno winnym szlakiem przez Europę, czyli na zdrowie. Tak, piękna piana, tłusta. Na zdrowie. To jest tak, jak powinno być, tak. Zjawiskowa sala w ratuszu w Kamienicy Podolskim. Tak. Surowe warunki, chłodno. Ale powiem szczerze, teraz jeszcze jest chłodno, ale jakby było takie lato gorące całe, to by się to mury nagrzało. Tak, tak, one się nagrzają, tylko no, one potrzebują. Kościoła jak jest teraz chłodno, jak założyłeś, prawda? No zawsze tak. Natomiast już tak, jak będzie, jak było takie gorące lato, jak jest teraz, no to będzie masakra.
bo oko generalnie jest tak położone, że jest jedno z najtańszych rozgrzewnych piw kurde na Ukrainie. Ja generalnie wychodzi tutaj to samo rozlewne piwo, co jest generalnie, można powiedzieć, tutaj jest tańsze rozlewne piwo niż w kafe barach na dworcu, kurde, w tym, w Kiszyniowie. No, cześć.